znajdujemy się u jednego z naszych piłkarzy, ale tu nie chodzi o seniora, tu chodzi o młodego piłkarza Husarii Apeldoorn. Witam serdecznie, przedstaw się. Hello, David. Chciałbym też tutaj nawiązać do tej naszej młodej Husarii Apeldoorn, który projekt już trwa ponad 4 lata. Tu jest nasz jeden z adeptów młodej tej Husarii. Powiedz mi, czy lubisz piłkę nożną? Lubię. A co lubisz najbardziej w piłce nożnej? Gole strzelać. Gole strzelać? Tak. Czyli pozycja napastnika jest Ci dla Ciebie najlepsza. Cały z przodu i strzelać bramki. Mhm. My jako Husarii Apeldoorn nie posiadamy swojej drużyny w lidze holenderskiej z racji tego, że dzieci są w różnym rocznikach. Nie posiadamy z jednej grupy wiekowej. Dlatego te dzieci w większości grają w holenderskich klubach przydomowych. Tak jak było to kiedyś w wcześniejszym wywiadzie powiedział to Paweł Dyl. Grasz w jakimś klubie? Należy do jakiegoś klubu tutaj w Holandii? No tak, ale nie wiem jak się nazywa. SZCIP, tak? SZCIP. I tak to właśnie wygląda, że nasze dzieciaczki tutaj grają w klubach przydomowych. Taka jest idea, taki jest program, żeby to rozwinąć. Myślę, że piłka nożna będzie najdłużej w Twoim życiu. No. Mamy nadzieję, prawda? Mhm. Baksów zaszczepiony. Tak jest. Mhm. Właśnie ja lubię na prawdziwej piłce być, bo tam znam dłużej być. Aha. Jest lepiej tak. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na nasz kanał YouTube.